Platforma Obywatelska apeluje do młodych ludzi w wyborach samorządowych. Na listach Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach samorządowych w całym kraju znalazło się około 100 osób przed 30 rokiem życia, które będą kandydowały do rad gmin, powiatów i miast oraz sejmików wojewódzkich. Coraz więcej ludzi młodych, to już nie tylko 40-latkowie, 30-latkowie, ale także 20-latkowie. Oni chcą zmieniać swoją rzeczywistość, chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn po to, by one rozwijały się jak najlepiej, ale także po to, by spełniały ich oczekiwania. Ale także chcemy powiedzieć Państwu, że 2 marca odbędzie się w Elblągu Forum Młodzieży Warmii i Mazur Impuls, w którym też wielu młodych ludzi weźmie udział, by ten ich głos był jeszcze bardziej słyszalny. Chcą dalej walczyć o to, by Polska, także na szczeblu lokalnym, samorządowym, była Polską otwartą, demokratyczną, Polską solidarną, pełną empatii i szacunku do każdego, bez względu na poglądy. W województwie warmińsko-mazurskim jest 11 kandydatów. Jednym z nich jest Martyna Sątowska, startująca do Rady Powiatu Olsztyńskiego. To, że my 15 października poszliśmy do urn, nie oznacza, że walka się skończyła. Wygramy dopiero, jeśli pójdziemy tak samo szybko i żwawo do urn w wyborach samorządowych. O zmianie rządu zadecydowali młodzi, zadecydowały kobiety. Dlatego my, jako nowa generacja, wystawiliśmy ponad 100 kandydatów do rad powiatu, do sejmików czy do rad miast po to, aby młodzi byli reprezentowani także w samorządzie terytorialnym. Nam młodym zależy na poszanowaniu praw człowieka, wartości europejskich oraz na prawach ucznia, a przede wszystkim na tym, aby każda grupa była reprezentowana również w samorządzie. Badanie poziomu depresji u dzieci i młodzieży, dostęp do komunikacji dla wszystkich uczniów, a także Młodzieżowa Rada Powiatu to jedne z moich postulatów, które na pewno będą miały wpływ na polepszenie życia dla wielu uczniów i dzieci w powiecie. W walce o szacunek, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, o sądy, warto pamiętać, że walka odbywa się na tych najniższych szczeblach, na przykład na szczeblach terytorialnych, powiatu czy rad miasta. Pamiętajmy, że to właśnie samorząd jest najbliżej człowieka, rodzin, młodzieży, a także państwa dzieci. Politycy Platformy przekonują, że wyborcza mobilizacja młodych ludzi wpłynęła na wynik wyborów parlamentarnych. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Młodzieży i z młodzieżą spotykam się przez cały czas. Po październikowych wyborach, które w dużej mierze ukształtowali młodzi ludzie. Bo gdybyśmy oparli się na wyborcach, którzy mają mniej niż 29 lat, to partia poprzednio rządząca nie miałaby w wyborach pierwszego miejsca, a siódme miejsce. Byłoby małą partią kanapową. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że młodzi ludzie uwierzyli, że mogą zmieniać Polskę. 15 października uwierzyli, że kartka wyborcza ma znaczenie. Ale dzisiaj chcą iść dalej. Chcą nie tylko, chcą brać udział w wyborach, ale chcą brać udział w zmienianiu rzeczywistości. Już mówią, to nie chodzi o to, żeby starsze pokolenia nam przygotowywały Polskę, ale byśmy sami tą Polskę przygotowywali. I w myśl tego myślenia z młodymi ludźmi, którzy są także tutaj, stoją za nami, wymyśliliśmy spotkanie, na które zaprosiliśmy młodych ludzi z całej Polski. Nie tylko z Olsztyna, nie tylko z Elbląga, nie tylko z Ełku, z dużych regionalnych miast, ale z Olecka, z Nidzicy, ze Szczytna, z Nowego Miasta Lubawskiego, z małych miejscowości. Przyjadą do Elbląga osoby, by rozmawiać o tym, jak Polska samorządowa powinna funkcjonować. Przypomnijmy, Platforma Obywatelska zapowiada Forum Młodzieży, które odbędzie się 2 marca w Elblągu. Po fleszu dnia zapraszamy Państwa na obszerną relację z konferencji.